Siemanko, z tej strony driftingowy nerd. Zanim zaczniemy, mam dzisiaj do Was naprawdę ogromną prośbę. Zostawiajcie łapki w górę i komentujcie pod tym filmikiem po to, aby ten filmik jak najszerzej niósł się po YouTubie, aby wieść o tym, co się stało, poszło jak najszerzej. Ponieważ dziś będę mówił o naprawdę ważnym polskim sukcesie w świecie driftu. Już dziś spełnij swoje marzenie. Nazywam się Peter Kozłowski. Wpadaj do Akademii i naucz się ze mną driftować. Materiał powstał dzięki moim wspierającym na Patronite, Zborowski.de oraz Procustom. Drift Masters European Championship to jest informacja dla tych, którzy nie wiedzą, to najlepsza liga driftingowa w Europie. To liga, której jeżeli zostajesz mistrzem, od razu wiadomo, że jesteś najlepszym drifterem w Europie i tak naprawdę na całym świecie nie masz co się bać, jeżeli chodzi o twoich przeciwników. W sezonie 2021 mistrzem tej ligi został Piotr Więcek i wszyscy fani driftingu na pewno o tym doskonale wiedzą. Jednak w zeszłym roku Drift Masters stworzyło także swoją wirtualną wersję dla wszystkich tych, którzy zamiast driftowozu takiego realnego wybrali jazdę za kierownicą symulatora, ale ta ich jazda jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No i właśnie wczoraj odbyły się zawody z tej serii. Wystartowało w pierwszej rundzie w sezonie 2022 DMVC czterech Polaków, a w ogóle zawodników, którzy tam jechali z całego świata, było prawie 160. Byli zawodnicy z Dominikany, ze Stanów Zjednoczonych, z całej Europy, dosłownie prawie z każdego kraju, jaki sobie wymyślicie, to właśnie tam reprezentantów tych krajów mieliśmy. Livestream z tego wydarzenia można było obejrzeć m.in. na fanpage'u facebookowym Drift Masters. W tym sezonie stawka za mistrza w DMVC jest naprawdę bardzo wysoka, ponieważ zwycięzca będzie miał okazję rywalizować w prawdziwym samochodzie na jednej z rund, dokładnie na finałowej rundzie Drift Masters sezonu 2022, a więc naprawdę jest o co walczyć i widać było, że ta walka była naprawdę bardzo mocna, bo i poziom zawodów był niesamowity. Wśród tych śmiałków już w top 32 po kwalifikacjach oglądaliśmy czterech Polaków. No i tak do tego zaszczytnego grona dołączył Łukasz Tasiemski, zawodnik, który startował w Pucharze Driftingowego Nerda, którego w sezonie 2022 był Krzysiek Rypina, który ten puchar wygrał, był Adam Gron, który w Pucharze Driftingowego Nerda zajął drugie miejsce, no i był też zawodnik, którego teraz muszę tutaj się przyznać, nie kojarzę, a mianowicie jego nazwisko jest Kwieciński. Przy jego imieniu było R i zakładam, że pewnie był to Robert albo Rafał, ale nie chcę tutaj w żaden sposób przekręcić tego imienia, a więc tutaj też z tego miejsca chciałbym poprosić tego zawodnika, że by się też do mnie odezwał, ponieważ chętnie bym opowiedział jego historię, ponieważ no dojść do top 32 Drift Masters Virtual Championship, nie będąc zawodnikiem, który gdzieś tam mocno zabiega o to, aby go widzieć, tylko bardziej skupia się na jeździe, no to jest naprawdę bardzo szlachetne i ja bym chciał tę historię opowiedzieć. No i w top 32 nasi reprezentanci polscy wszyscy wygrali swoje pojedynki, przeszli do top 16, no i w top 16 mieliśmy coś, co w driftingu, na zawodach driftingowych jest naprawdę bardzo smutne, jeżeli mamy oczywiście zawody międzynarodowe, a mianowicie walkę polsko-polską pomiędzy Adamem Gronem a Łukaszem Tasiemskim właśnie w top 16. W tym starciu lepszy okazał się Tasiemski, który przeszedł do top 8. W top 16 także Krzysiek Rypina miał dogrywkę ze swoim rywalem z Rosji, którego nazwisko było Abramow. No i po tej dogrywce Krzysiek Rypina odpadł. W top 16 odpadł także nasz kolega Kwieciński, o którym rozmawialiśmy. No i tak do top 8, po top 16 dalej już przeszedł tylko Łukasz Tasiemski. W top 8 Łukasz Tasiemski miał dogrywkę z Gartnerem, reprezentantem Stanów Zjednoczonych. Później
w top 4 Łukasz Tasiemski dostał się do finału B, a więc walki o trzecie miejsce, którą wygrał. Łukasz Tasiemski to trzecie miejsce zajął naprawdę bez większych problemów w tym pojedynku. Także widać było, że Łukasz Tasiemski to naprawdę jechał bardzo dobrze, bardzo fajnie i też ustrzegł się błędów, których to błędów dopuścił się kilku jego rywali. Myślę, że to było taką główną cechą, która zaważyła o tym, kto wygrał. No i to po prostu też bardzo mocno i bardzo wyraźnie było widać przewagę Łukasza Tasiemskiego w tym pojedynku, który po prostu stanął na wysokości zadania i zajął trzecie miejsce. Drugie miejsce w tej imprezie zajął reprezentant Rosji Gunin, natomiast zwyciężył mistrz sezonu 2021 Drift Masters Virtual Championship, a więc Rhys Tatterson, którego miałem okazję obserwować za kierownicą prawdziwego auta, podczas kiedy on odbierał swoją nagrodę w Polsce na Autodromie Jastrząb. Miał okazję zasiąść za kierownicą Nissana S15 Piotra Więcka. No a wy materiał z tego możecie zobaczyć na kanale YouTube Drift Masters. Jest to naprawdę bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajny materiał. Co do samej imprezy Drift Masters Virtual Championship, to naprawdę byłem pod wrażeniem, w jaki sposób zostało to zorganizowane i na jak wysokim poziomie można zrobić zawody wirtualne. Bardzo widać duży progres od sezonu 2021, naprawdę bardzo dużą pracę włożoną przez ekipę, która to organizuje. No i naprawdę powiem Wam szczerze, że takie zawody wirtualne ogląda się naprawdę niesamowicie ciekawie. W tym sezonie zaplanowano 4 rundy DMVC, pierwsza z nich już za nami, no i tak jak mówiłem, mistrz naprawdę dostanie niesamowicie wielką nagrodę, jeżeli chodzi o swoją jazdę. No i jeżeli chodzi o to, ponieważ no pewnie w większości przypadków to wirtualne drifting to jest swojego rodzaju jakieś spełnienie marzeń o jeździe za kierownicą, no ale przecież te szczytowe marzenia to są wtedy się spełniają, kiedy po prostu za kierownicą tego auta siedzimy. Ja jeszcze tutaj staram Wam się znaleźć, kiedy będzie następna runda Drift Masters Virtual Championship i to nie jest oczywiście nic trudnego do znalezienia, ponieważ te informacje także znajdziecie na Facebooku Drift Masters Grand Prix. No i tak drugą rundę będziemy mieli 5 lutego, a więc naprawdę już niedługo kolejne emocje związane z wirtualnym driftingiem i ja Wam szczerze polecam oglądanie tych zawodów, bo naprawdę już się tęskni do tej atmosfery imprez driftingowych, a Drift Masters Virtual Championship daje nam tego naprawdę fajną namiastkę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja chciałem z tego miejsca pogratulować Łukaszowi Tasiemskiemu, który zajął trzecie miejsce i naprawdę bardzo godnie reprezentował nasz kraj, ale także wszystkim zawodnikom z Polski, którzy wzięli udział i w kwalifikacjach, i w później przejazdach w parach. Naprawdę niesamowita postawa ze strony Polaków i po raz kolejny, ja bardzo często o tym mówię, mamy potwierdzenie, że my w rzemiośle driftingowym jesteśmy po prostu najlepsi. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, chociażby po to, żeby on niósł się po YouTubie i aby ludzie wiedzieli, że w Polsce mamy naprawdę niesamowicie utalentowanych sportowców. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Ja jestem driftingowy nerd, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wirtualna piona, trzymajcie się, cześć!